Za 18 minut będzie godzina 9, w studiu Polskiego Radia RDC, przed mikrofonem Piotr Gursztyn. Dzień dobry, a przed drugim mikrofonem Jarosław Gowin, Platforma Obywatelska, były minister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Witam serdecznie. Zapytam pana o sprawę uchwały w sprawie rocznicy śmierci Grzegorza Przemyka. Myślę, że pan potępi zachowanie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nawet nie chodzi o potępienie. Dla mnie to jest bardzo bolesna sprawa, bo Grzegorz Przemyk był mniej więcej moim rówieśnikiem wtedy, kiedy został bestialsko zakatowany i po prostu bardzo mi jest przykro, że w wolnej, demokratycznej Polsce prosta uchwała, taka narzucająca się z porywu serca, może być przez kogoś kontestowana ze względu na cyniczne cele polityczne. Pytam z określoną intencją, bo domyślałem się pana odpowiedzi. SLD może być koalicjantem Platformy Obywatelskiej. No i co wtedy? Bardzo trudno mi sobie wyobrazić i nie jestem jedynym takim politykiem Platformy, również mój następca, pan minister Marek Biernacki, mówił publicznie już po objęciu stanowiska ministra, że nie wyobraża sobie koalicji z SLD. Dla nas najlepszym koalicjantem jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie jest koalicjantem idealnym, ja wiem o tym dobrze, mam ten spór z kolegami z PSL-u w sprawie reorganizacji sądów, ale to jest najlepsza koalicja. No dobrze, ale o tej koalicji z SLD mówi się w określonym kontekście, takim, że albo PSL będzie złym koalicjantem, trzeba będzie z nim zerwać koalicję, albo po wyborach wynik Prawa i Sprawiedliwości będzie tak dobry, że Platforma, żeby utrzymać się przy władzy, będzie musiała dobrać sobie trzeci komponent do koalicji. No jeżeli w Platformie są tacy, którzy chcieliby koalicji z SLD, to niech spojrzą sobie w lustrze w oczy i zastanowią się, jak moralnie dźwignąć odpowiedzialność za postawę posłów SLD w sprawie uchwały o śmierci Grzegorza Przemyka. A ja myślę, że oni mogą nie tyle chcieć, co musieć, czuć mózg, bo będzie taka sytuacja, którą na przykład diagnozuje profesor Czapiński, że tak zwane lemingi ukażą Platformę absencją wyborczą, po prostu nie pójdą zagłosować. Frekwencja wtedy będzie premiowała PiS. To jest realne zagrożenie. Ja jako minister, jako poseł odbywam bardzo wiele spotkań na terenie całej Polski i mam poczucie, że część wyborców Platformy jest rozczarowana. Uważa, że zmieniamy zbyt mało, zbyt wolno, zbyt płytko, że w sytuacji kryzysu gospodarczego trzeba się zdecydować na dużo bardziej odważne decyzje. Ale mamy 2 lata i te 2 lata powinniśmy wykorzystać na odbudowę zaufania wyborców. Wtedy nie będziemy musieli martwić się koalicją z SLD. Nie, są chyba tutaj 2 szkoły, bo pan mówi, odważne decyzje są konieczne w kryzysie, a 2 szkoła, którą chyba wyznaje pan premier Tusk, który mówi, odważne decyzje bolą i nie można sprawiać ludziom bólu, zwłaszcza w czasie kryzysu, który, jak wiadomo, boleśnie odczuwają. Rzeczywiście są takie 2 szkoły i dlatego nie jestem już ministrem. Tutaj różnice zdań na temat tego, co jest dobre dla Platformy, dla rządu, ale przede wszystkim, co jest dobre dla Polski i dla Polaków. Te różnice narastały. Musiało to doprowadzić do rozejścia się dróg na poziomie rządowym. A dlaczego szkoła odważnych decyzji ma wyższość nad szkołą niezadawania bólu w czasie kryzysu? Bo polityk nie należy uprawiać pod kątem sondażu. Wyborców, obywateli należy traktować jako osoby dojrzałe i rozumne. I ja myślę, że ogromna większość Polaków ma świadomość, że polskie państwo, polska gospodarka wymagają wielu głębokich zmian. A poza tym wcale nie jest tak, że wszystkie reformy bolą. Przeciwnie, są radosne reformy. Ja myślę, że ogromna większość naszych słuchaczy z radością przyjęłaby taki rządowy projekt likwidacji barier biurokratycznych, wprowadzeniu działalności gospodarczej, ale nie tylko, bo każdy samorządowiec, każdy pracownik, także instytucji państwowych, każdy urzędnik na co dzień styka się z licznymi biurokratycznymi absurdami. Ja wiele tych absurdów jako minister sprawiedliwości wyeliminowałem, dlatego w ubiegłym roku Bank Światowy przyznał Polsce pozycję globalnego lidera, jeżeli chodzi o tempo poprawy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. No ale to wszystko, co ja robiłem, co robią inni ministrowie, to jest na razie kropla w morzu potrzeb. A PiS może wygrać wybory? PiS może wygrać wybory. I mówię to nie po to, żeby straszyć lemingi, tylko trzeźwo, racjonalnie oceniając sytuację, ale problem PiS-u polega na tym, że nawet jeżeli wygra wybory, nie będzie miał z kim tworzyć koalicji. Oj tam, oj tam. Mnie się wydaje, że chętnie się wtedy znajdą.
Tutaj na Ursynowie w Warszawie PiS rządzi z ugrupowaniem bardzo lewicowym. To prawda, że słyszałem nawet od posłów SLD, to może pana redaktora i słuchaczy zaskoczy, że niektórzy z nich mówią, jak trzeba będzie odsunąć Platformę od władzy, to możemy stworzyć koalicję z PiS-em. Ja nawet nie wykluczam takiej sytuacji, że i w tej kadencji mogłaby zostać podjęta próba wyłonienia w oparciu o wszystkie pozostałe ugrupowania parlamentarne poza Platformą jakiegoś rządu technicznego, ale wydaje mi się, że oba scenariusze, i ten na obecną kadencję, i ten na przyszłą, są mało prawdopodobne. W dzisiejszej Rzeczpospolitej jest sondaż, według którego, gdyby powstała partia Jarosława Gowina, zdobyłaby 3% poparcia. Pejotynowski wynik. Do takiego sondażu nie należy przykładać żadnego znaczenia w sytuacji, gdy polityk, którego ten sondaż dotyczy, jasno mówi, że nie ma zamiarów tworzyć nowej partii. Natomiast no, w tym sondażu jest jedna rzecz warta uwagi. Te 3% to są ludzie rozczarowani Platformą. To są ci konserwatywni wyborcy Platformy. Gdyby oni odeszli, to Platforma przegrywa z PiS-em. Bo pan mówi, że pan nie ma zamiaru powołania nowej partii, a jeśli stara partia zdecyduje za pana i na przykład pana usunie ze swoich szeregów, to jest możliwe? Wszystko w życiu jest możliwe, każdy scenariusz należy brać pod uwagę, ale gdyby Platforma usuwała kogoś tylko dlatego, że ten ktoś głosi hasło powrotu do korzeni Platformy, do tych idei, które przyświecały nam wtedy, kiedy partię budowaliśmy, no to byłoby oznaką jakiegoś głębokiego wewnętrznego kryzysu. Uważam, że nie ma podstaw do snucia dzisiaj teorii o kryzysie Platformy. Takie głoszenie hasła powrotu do korzeni to jest de facto kontestowanie sytuacji obecnej, którą firmuje obecny szef partii Donald Tusk. Głosi to też Grzegorz Schetyna, powrót do korzeni. Rozumiem, że on rozumie, ma inne pojęcie tego powrotu niż pan. Oczywiście, że trochę się z Grzegorzem Schetyną różnimy, chociaż jest też ważny element wspólny. Obydwaj uważamy, że nasza polityka powinna być dużo bardziej wolnorynkowa, to znaczy powinniśmy bardziej stawiać na wolność gospodarczą, na rozwój przedsiębiorczości, dzięki temu na powstawanie nowych miejsc pracy. To, że i Grzegorz Schetyna, i ja wzywamy do powrotu do korzeni, nie należy tego traktować w kategoriach walki z Donaldem Tuskiem, dlatego że takie poczucie, że trzeba wrócić do rzeczy, które być może w toku rządzenia odsunęliśmy na bok, a które stanowiły o unikalności Platformy, takie poczucie jest dosyć szerokie w naszych szeregach. A co będzie, jeśli będzie jeden projekt w sprawie związków partnerskich? No bo taki komunikat, rozumiem, został wydany przez pana premiera w czasie ostatniego spotkania z klubem parlamentarnym. Przez premiera nie, przez przewodniczącego klubu Rafała Grupińskiego. Ja powiem tak, no jest możliwość, że będzie jeden projekt, ale to wymagałoby bardzo głębokiego i trudnego dzisiaj porozumienia między środowiskiem bardziej liberalnym, środowiskiem bardziej konserwatywnym w Platformie. To, co proponują nasi koledzy z tego liberalnego czy lewicowo-liberalnego skrzydła, dla mnie jest dzisiaj nie do przyjęcia. Sytuacja jest konfliktowa, jak rozumiem, bo przedstawicielka środowiska konserwatywnego, pani poseł Achinger, tam jest ten słuchaczom już przypomnę, trzyosobowy zespół, ona się zawinęła stamtąd i poszła sobie, twierdząc, że jej dwaj koledzy lewicowo-liberalni narzucają jej swoje rozwiązania i ona nie może tak pracować. Nie tyle się zawinęła, bo uczestniczy w pracach, ale raczej jako obserwator, skoro za punkt wyjścia do prac obrano projekt ten lewicowo-liberalny. Jeżeli rzeczywiście poszukiwalibyśmy kompromisu, to warunkiem jest odsunięcie na bok wszelkich gotowych projektów, rozpoczęcie prac od początku, a nie przesądzanie, że to ma być projekt posła Dunina, ewentualnie lekko zmodyfikowany. A pana następca w Ministerstwie Sprawiedliwości, Marek Biernacki, nadal jest po konserwatywnej stronie mocy, czy przeszedł już na drugą stronę? No ja mogę mówić tylko
o publicznych wypowiedziach Marka Biernackiego, człowieka i polityka, którego bardzo cenię, to chcę podkreślić raz jeszcze, we wszystkich swoich wypowiedziach na temat związków partnerskich Marek Biernacki podkreśla, że zdania nie zmienił, czyli że ma stanowisko takie samo jak ja wtedy, kiedy wspólnie odrzucaliśmy wszystkie trzy projekty ustaw o związkach partnerskich. Mówimy takim eufemizmem o związkach partnerskich, tak naprawdę chodzi o paramałżeństwa homoseksualne. Wtedy głosowaliśmy razem z Markiem przeciwko, bo uważaliśmy, że to są projekty sprzeczne z konstytucją, a ja dodam jeszcze od siebie, że uważam te projekty także za sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, bo zdrowy rozsądek dyktuje, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, a nie dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet. Bo jeszcze w lutym, kiedy były głosowane związki partnerskie, tę grupę tam różnymi sposobami można było oszacować na kilkadziesiąt osób, więcej niż te 50, które zagłosowało lub się wstrzymało. Ale jest pytanie, ile teraz takich, nazwijmy to twardych konserwatystów zostało w tej grupie? No pan poseł Żalek, poseł Godson, rozumiem, że pani poseł Achinger, a reszta? Zobaczymy, dojdzie do głosowania i wtedy się okaże, ile osób dało się przekonać. Ale pan spodziewa się, że będzie na przykład narzucona dyscyplina w głosowaniu nad tym projektem, no to jest wiadomo, projekt posła Dunina, czyli ten lewicowo-liberalny. No, taka dyscyplina, nawet gdyby była ogłoszona, byłaby nieważna, dlatego że Platforma jest partią, w której w sprawach światopoglądowych nie wolno wprowadzać dyscypliny. Nawiasem mówiąc, ostatnio premier zapowiedział, że nie będzie też dyscypliny w głosowaniu nad dopuszczalnością uboju rytualnego. I moim zdaniem stanowisko premiera jest słuszne. Ja też uważam, że w takiej sprawie nie powinno być dyscypliny. No ale jak to? To miałoby nie być dyscypliny w sprawie uboju rytualnego, a miałaby obowiązywać dyscyplina w sprawie tworzenia paramałżeństw. W polityce wszystko jest możliwe. I wszystko da się wytłumaczyć. Nie dla mnie. A ta sprawa dotycząca uboju rytualnego, w sumie dość egzotyczna dla większości słuchaczy, jest czymś, co może podzielić Platformy, czy w ogóle jest inne, część czy osób, ja akurat do nich nie należę. Część osób, które uważają, że to jest ważna sprawa moralna, ponieważ ich zdaniem ubój rytualny przysparza cierpień zwierzęciu. I to jest oczywiście poważny argument. Nie należy go lekceważyć. Ale z drugiej strony, no, mnie się wydaje, że ludzie, że wyznawcy innych religii, mam na myśli judaizm i islam, mają prawo do stosowania takich rozwiązań technicznych, które zgodne są z ich religią, pod warunkiem, że zrobi się wszystko, żeby zminimalizować cierpienie zwierzęcia. Tak na koniec, co będzie z rekonstrukcją rządu? No pan już został poddany rekonstrukcji, miały być wakacje, reszta. Jak to będzie wyglądało? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, musi pan redaktor zaprosić innego rozmówcę. Kształt rządu, skład personalny, to jest całkowita domena premiera. Myślę, że jakieś rozwiązania w jego głowie albo już się ułożyły, albo właśnie się układają. Bo poseł Ireneusz Raś mówi, że to będzie znacząca rekonstrukcja. To nie będzie coś więcej niż kosmetyka. Ja nie mam dostępu do ucha premiera, czy ma ten dostęp i odwrotnie, do ust premiera, czy ma ten dostęp pan poseł Raś, szczerze wątpię. Raczej w jego słowach pobrzmiewają pobożne życzenia. Bo ja się tak zastanawiam, jeśli premier zwolni na przykład ministra środowiska, to ludzie w ogóle tego nie zauważą. Że zauważyliby chyba usunięcie ministra finansów. No, ponieważ ta rekonstrukcja, tak jak pan zauważył, ona de facto trwa. To jest taka pełzająca rekonstrukcja. To nawet jeżeli do niej dojdzie, nie spodziewam się żadnego przełomu, chyba że do rządu wszedłby Grzegorz Schetyna. To rzeczywiście byłaby nowa jakość. Dziękuję. Jarosław Gowin, Platforma Obywatelska, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję panie ministrze. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Piotr Gusztyn, na zegarze 8.55.